Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Leśna, w ostatnich tygodniach nasze życie zmieniło się w sposób, którego nikt z nas nie umiałby wcześniej przewidzieć. Bez wątpienia, czas jest trudny i wyjątkowy. Mierzymy się z sytuacją, która wymaga od nas przede wszystkim spokoju, rozsądku oraz troski, zwłaszcza o najsłabszych, najbardziej narażonych na zagrożenia dla zdrowia. Od początku kryzysu jesteśmy w pełnej gotowości do niesienia pomocy i regularnego informowania Was o sytuacji w najbliższej okolicy. Od ponad 2 tygodni działa specjalna strona internetowa koronawirus.leśna.pl, na której na bieżąco zamieszczamy wyłącznie informacje ważne ze względu na epidemię. Znajdziecie tam w jednym miejscu wszystkie potrzebne treści. Co robić, jak się zachowywać, gdzie zadzwonić, skąd uzyskać pomoc. Od początku działa też specjalny, czynny 24 godziny na dobę numer telefonu. Bezpośrednio do mnie albo na zmianę, do zastępcy burmistrza i sekretarza gminy. Przeznaczony dla sytuacji wyjątkowych i alarmowych. Informacje na temat pandemii przekazujemy Wam poprzez strony internetowe, Facebooka, plakaty oraz dzięki wsparciu ochotniczych straży pożarnych, które przypominają przez megafon o pozostaniu w domach. Jednak wraz ze wzrostem liczby osób zarażonych w naszej gminie, większym niż w okolicy, uznałem, że warto osobiście poprzez to nagranie przekazać Wam najważniejsze informacje o tym, co robimy, co będziemy robić, by każdy z mieszkańców gminy Leśna miał pewność, że osoby, którym powierzyliście zarządzanie gminą, są na miejscu i czuwają nad rozwojem sytuacji. Myślę, że na najważniejsze pytanie, co robić, każdy zna już odpowiedź. Zostań w domu. W tych słowach zamyka się kluczowa zasada funkcjonowania w czasie pandemii. Ograniczcie kontakty na żywo z innymi ludźmi do minimum przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Kiedy musicie wychodzić z domu po zakupy, używajcie maseczek i rękawiczek. Wracając z domu, umyjcie ręce. Druga zasada przetrwania to, jak w każdym kryzysie, pomoc wzajemna i życzliwość międzyludzka. Uważam, że mieszkańcy naszej gminy generalnie bardzo dobrze stosują się do obu tych zasad, za co ogromnie dziękuję. Zdecydowana większość obywateli gminy podchodzi do zaistniałego problemu w sposób odpowiedzialny i racjonalny. Wiadomo, każdy kryzys budzi emocje. Są one wzmacniane szumem informacyjnym. Jednak patrząc na pełne życzliwości komentarze z nawoływaniami do solidarności, z życzeniami do zdrowia dla osób w kwarantannie, można zachować optymizm. Świetnie, że mieszkańcom gminy Leśna udaje się zapanować nad chęcią odreagowania i negatywnymi emocjami. Możemy być z tego dumni. Tak trzymajcie dalej. Doskonale wiecie, że panika i strach to źli doradcy. Kiedy dowiadujemy się na przykład, że wojewódzkie służby ratownicze nie działają tak sprawnie, jak moglibyśmy tego oczekiwać, to zachowajmy spokój, ale jednocześnie stanowczo domagajmy się wsparcia. Robi to już w Waszym imieniu Urząd Miejski. Zamknięty urząd nie oznacza, że nikt w nim nie pracuje. Jesteśmy codziennie w pracy, reagując na nowe wydarzenia. Lista zarażonych w naszej gminie pokazuje, że najbardziej narażone są osoby pracujące w miejscach, gdzie przewija się dużo osób. Pamiętajmy o tym, robiąc zakupy, robimy je z wdzięcznością dla pracowników, którzy pozostali w swoim miejscu pracy i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, które wprowadziły sklepy. Wiemy też, że 2 leśniańskich lekarzy i pielęgniarka zarazili się podczas pracy. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję, że mimo to przychodnie nadal działają i udzielają porad, że wspierają swoich pacjentów. W starciu z wirusem jednak najważniejszą rolę pełni nie urząd, a każdy z Was. Przypomnę jeszcze raz, że rzetelne i odpowiedzialne stosowanie się do wytycznych sanitarnych i dyscyplina w ograniczaniu kontaktów międzyludzkich są najskuteczniejszą bronią w ograniczaniu zasięgu tej epidemii. Im bardziej restrykcyjnie traktujecie zalecenia, tym lepiej. Nasz urząd podaje na bieżąco informacje dotyczące liczby zakażonych, ale nie po to, żeby straszyć, tylko żeby jasna była sytuacja zagrożenia i tempo zmian. Będziemy też starali się wpłynąć na zwiększenie dostępności testów, zarówno ich liczby, jak i szybkości ich wykonywania. Staramy się uzyskać większe wsparcie w tym zakresie ze strony władz wojewódzkich. Co będzie dalej? Sytuacja jest poważna. Już wiemy, że musimy dziś przygotować się na długą zmianę w naszym codziennym funkcjonowaniu, w życiu rodzinnym, w pracy, w gminie, w całym kraju. Nikt nie potrafi określić, co będzie po zakończeniu kryzysu, ani ile jeszcze może to potrwać.
Musimy przygotować się na wiele zmian w organizacji funkcjonowania całej gminy. Nie tylko urzędu, ale gminy rozumiane jako wspólnota mieszkańców. Nie wiemy, jakie konsekwencje będzie mieć kryzys dla gospodarki. Nie wiemy, jaką pomoc dla pracowników i pracodawców zorganizuje rząd. Nie wiemy, do jakich zmian będziemy zmuszeni i kiedy sytuacja zacznie się stabilizować. Jestem jednak przekonany, że w tak wyjątkowych sytuacjach, w warunkach skrajnej niepewności, najbardziej istotnym zadaniem dla decydentów jest zachowanie spokoju, czujności i gotowości do szybkiego reagowania, wprowadzania niezbędnych zmian w kontaktach z mieszkańcami, w stanowieniu prawa miejscowego i w rozwiązaniach z zakresu lokalnej gospodarki. Musimy być gotowi do poszukiwania i wdrażania nowych, niestandardowych rozwiązań w organizacji życia społeczno-gospodarczego naszej gminy. Dlatego równolegle do ograniczeń funkcjonowania urzędów, związanych głównie z sanitarnymi wytycznymi wojewody i ministrów, przeprowadzamy wewnętrzne reformy umożliwiające pracownikom pracę zdalną, ułatwiające mieszkańcom załatwianie spraw bez wychodzenia z domu. Zdalne usługi, takie jak dostęp przez telefon, SMS-y, e-mail, e-pułap, wprowadzamy wszystko dla Państwa wygody i bezpieczeństwa. Widzimy też, że korzystanie z nich upowszechnia się z każdym dniem. Kiedy sytuacja wróci do normy, pozostanie nam komfort korzystania z e-usług i mam nadzieję, że będzie to istotna, trwała i pozytywna zmiana w funkcjonowaniu gminy. Pamiętajcie, jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, na rekomendacje, na propozycje. Jeśli widzicie, że jakieś działania można poprawić, usprawnić, zorganizować w inny sposób, piszcie, dzwońcie, dzielcie się swoimi przemyśleniami. Jestem przekonany, że współdziałanie w obliczu wspólnego zagrożenia pomoże nam w miarę bezpiecznie wyjść z tego kryzysu. Obecna niepewność i świadomość nadchodzących, nieznanych jeszcze dziś problemów pokaże, czy potrafimy wspólnie i zgodnie działać i czy nasza gmina faktycznie jest integrującą się wspólnotą mieszkańców. Możemy przetrwać ten kryzys wyłącznie dzięki solidarności i odważnej gotowości do zmian. Dziękuję wszystkim, którzy swoją ciężką pracą sprawiają, że sklepy, apteki, gmina, szkoła, opieka społeczna, żołnierze, służby pożarnicze, medyczne, sanitarne, wszyscy ciągle efektywnie działają. Dziękuję policjantom. Ich praca jest w tej chwili podwójnie ciężka. Dziękuję wolontariuszom mającym odwagę pomagać innym, mimo że sami ryzykują. Docenić należy każdą społeczną i urzędową inicjatywę wyzwalającą empatię i kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Wiem już, że potrafimy jako społeczność stanąć na wysokości zadania. Pozostaje nam pozostać na tej drodze rozsądku i poczucia odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich i za całą społeczność. Dokładnie tego nam dziś potrzeba. A wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni i silniejsi.